To jest miejsce dla wszystkich przedsiębiorców, dla wszystkich osób, które mają pomysł na stworzenie firmy, która dzięki technologii może stać się bardzo szybko firmą globalną, czyli mają pomysł na stworzenie tak zwanego startupu. Kampus jest otwarty dla wszystkich, więc nie musimy mieć już tej firmy zbudowanej, możemy właśnie zacząć ją tworzyć tutaj na miejscu, a cała ta przestrzeń i to, co się tutaj dzieje, będzie bardzo ułatwiało tworzenie takiej firmy technologicznej. My teraz właśnie znajdujemy się na przykład w takiej sali, która jest przestrzenią do wydarzeń, przestrzenią eventową. W tej sali codziennie będą odbywały się szkolenia, warsztaty, spotkania dla startupów. Co więcej, jeżeli my mamy jakiś pomysł, chcemy coś zorganizować, coś stworzyć, jeżeli mamy jakieś kompetencje w danym temacie, to też możemy stworzyć własny warsztat i udostępnić go innym. To wszystko za darmo. Można uzyskać tutaj fachową wiedzę, są między innymi tak zwane sesje mentoringowe, czyli spotkania z osobami, które już stworzyły dobrze prosperujący biznes albo pracują w dużych firmach na wysokich stanowiskach i mogą udzielić bardzo praktycznych porad, jak sobie radzić z tym rozwojem firmy. Są organizowane tak zwane warsztaty akceleracyjne, które organizuje krakowski akcelerator Innovation Nest, gdzie w ciągu takiego bardzo intensywnego, 3-miesięcznego programu szkoleniowego my właściwie od pomysłu czy od zalążka firmy jesteśmy w stanie stworzyć firmę, przedstawić ją inwestorom i pozyskać jakieś inwestowanie, żeby dalej móc ją rozwijać. Więc będzie się tutaj działo bardzo, bardzo dużo. Jeżeli tylko mamy pomysł na biznes, to tutaj choćby właśnie w kawiarni możemy poznać ludzi, którzy też zajmują się tego typu rzeczami. Jeżeli mamy pomysł na biznes technologiczny, to możemy na przykład spotkać programistę, specjalistę od baz danych, grafika, stworzyć zespół, nawiązać międzynarodowe kontakty, bo będziemy też się łączyć z różnymi innymi i kampusami, innymi tego typu miejscami na świecie. Jeżeli na przykład chcemy uruchomić aplikację mobilną na rynku indyjskim, to będziemy mogli od razu uzyskać tutaj kontakty do osób w Indiach, żeby jakoś rozpocząć ten biznes na rynku, którego nie znamy. Campus Warsaw jest piątym tego typu miejscem na świecie. Mamy jeszcze kampusy w Londynie, w Tel Awiwie, w Seulu i w Madrycie. Najdłużej działa kampus londyński i rzeczywiście bardzo dobrze się sprawdził. W Londynie do tej pory z oferty kampusu skorzystało ponad 40 tysięcy osób. Od ponad 3 lat, od kiedy on działa, udało się stworzyć ponad 2000 nowych miejsc pracy, które powstały w wyniku startupów, które tam zaczęły się tworzyć i udało się uzyskać kilkadziesiąt milionów dolarów finansowania dla tych startupów, które właśnie startowały w londyńskim kampusie. Google nie ma w tym żadnego biznesu i Google też nie jest inwestorem w żaden ze startupów, który tutaj się tworzy. Jest to coś, co Google chce oddać społeczeństwu, chce oddać Polakom, przedsiębiorcom. Dla Google przedsiębiorczość jest bardzo, bardzo ważna i ma wiele programów wspierania przedsiębiorczości. Ten jest taki najbardziej widoczny, no bo to jest taka fizyczna przestrzeń, więc on jest taki najbardziej zauważalny, więc nie mamy tutaj żadnych krótkoterminowych celów. Natomiast długoterminowo dla Google oczywiście ważne jest to, żeby rynek, na którym działa, był jak najbardziej zaawansowany technologicznie, żeby było jak najwięcej firm technologicznych, bo to powoduje, że cały ten ekosystem technologiczny się rozwija, więc im bardziej rozwinięty rynek, tym też lepiej funkcjonuje gospodarka oparta na wiedzy, co też jest ważne dla Google'a. Część z tych firm w przyszłości może skorzystać z usług Google'a, z usług komercyjnych.